26. Warszawski Festiwal Filmowy otworzy film Na końcu świata i to będzie duże wydarzenie, prawda? Mam nadzieję. Ja o tym filmie dowiedziałem się całkiem niedawno. To jest bardzo nowy film, który miał w Moskwie premierę dopiero 22 września, ale reżysera znam od kilku lat i znam również jego filmy. Pierwszym filmem, z którym widzowie naszego festiwalu mieli okazję się zapoznać, to była Przechadzka, Pragułka. Fantastyczny film ze świetną Iriną Piegową. Ten film jeszcze dodatkowo pokazujemy w bardzo szczególnym wnętrzu na otwarcie, mianowicie film o ciężkich czasach stalinowskich, o stalinowskim obozie pracy zaraz po II wojnie światowej, pokazujemy w Pałacu Kultury, w sali kongresowej, także w miejscu z historią. Macie ponad około 20 europejskich premier w tym roku. No i w ogóle od już drugi rok Warszawski Festiwal Filmowy ma klasę A. Jak to wygląda z punktu widzenia organizatorów? Czy to sprawia, że jest łatwiej robić festiwal, czy trudniej? Z jednej strony trudniej, bo poprzeczka jest coraz wyżej, ale z drugiej strony łatwiej, bo mamy coraz więcej zgłoszeń. Powiem, że nad selekcją filmów na Warszawski Festiwal Filmowy pracuje około 15 osób, między innymi w Ameryce Łacińskiej, w Ameryce Północnej, w Rosji. Jest też osoba specjalizująca się w kinie Dalekiego Wschodu, także to jest naprawdę poważna praca, żeby wybrać te filmy. Powiem jeszcze, że ponad 90% zgłoszeń odrzucamy, co nie znaczy, że to są filmy niedobre, ale po prostu nie ma miejsca w naszym programie. Już któryś rok z rzędu debiuty i filmy drugie stanowią ważną część programu, dużą część programu festiwalu. Czy to jest twój pomysł na festiwal, jakoś tam promowanie młodych, czy po prostu te filmy są jakieś świeższe na przykład? W roku 2002 wprowadziliśmy po raz pierwszy konkurs. Był to konkurs dla debiutantów i od tego czasu konsekwentnie idziemy tą drogą. Od kilku lat mamy konkurs 1-2, czyli dla pierwszych i drugich filmów w dorobku reżyserów. I to, co mi się w tym najbardziej podoba, to możliwość odkrywania wraz z widzami nowych nazwisk, nowych trendów. Szczególnie się cieszę, kiedy udaje nam się zaprosić na festiwal reżysera z filmem i potem ten reżyser robi wielką światową karierę. Takich przykładów było sporo. Powiem tylko, że 8 lat temu przyjechał do nas zupełnie wtedy nieznany rumuński filmowiec, który w roku 2007 zdobył Złotą Palmę. Czyli Krystian Mundziu i film 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni. Było bardzo miłe, że przyjechał, ale wtedy media w ogóle się nim nie interesowały. Także mam taką sugestię do mediów. Proszę Państwa, zainteresujcie się tymi młodymi, bo oni są naprawdę bardzo zdolni. Tych młodych też, ale nie tylko, promujecie na towarzyszących festiwalowi targach Sentis, już chyba po raz 6. Czy widzisz jakiś efekt tych promocji, jakiś oddźwięk przychodzi do ciebie, na jakieś filmy rzeczywiście robią międzynarodową karierę? Tak, naturalnie. My poza targami, które odbywają się raz do roku w październiku, jeszcze mamy dwukrotnie imprezę, która się nazywa Pokazy Warszawskie. I na przykład plonem pokazów warszawskich w edycji letniej, która odbyła się na przełomie czerwca i lipca, było to, że film Marcina Wrony pojechał na festiwal do Toronto. Zresztą co roku zbieramy piękne żniwa festiwalowe. Są filmy, które są przedstawiane u nas w trakcie powstawania, którymi potem interesują się agenci sprzedaży i te filmy wchodzą do międzynarodowego obiegu. Także to wszystko ma głęboki sens. Gdyby nie miało, nie robiłbym tego przez tyle lat. Właśnie chciałam teraz zapytać o Marcina Wronę, bo to jest film, który jest pokazywany w głównym konkursie na twoim festiwalu, ale on też był na dwóch innych ważnych festiwalach, w Toronto i w San Sebastian. Promujesz te polskie filmy na polu międzynarodowym od dawna. Jakie twoim zdaniem cechy powinien mieć film? Pewnie tego nie można tak zdefiniować, ale jaki film polski będzie się podobał za granicą?
Ja tego nigdy nie wiem, dlatego staram się możliwie szybko pokazać taki film komuś ze znajomych z zagranicy. Na przykład obejrzałem kiedyś kilka miesięcy temu film, który się nazywa 50 na 50, który mamy w konkursie Wolny Duch. Film zrobiony w zasadzie bez budżetu, jedną kamerą. Większość czasu na ekranie pojawia się główny bohater, zresztą reżyser tego filmu, niestety nieżyjący. I ten film mi się ogromnie spodobał, ale zastanawiałem się, to taki malutki film, czy on będzie miał jakiekolwiek szanse. Wysłałem płytę z tym filmem do dyrektora festiwalu w Hamburgu. On obejrzał ten film i mówi, ty, to jest świetne, my chcemy to pokazać. W związku z tym 50 na 50 nie będzie miało premiery światowej, tylko będzie miało premierę w Hamburgu w tych dniach. Banalne pytanie, jakieś inne filmy, o których chciałbyś powiedzieć, z których jesteś jakoś szczególnie dumny, że są u ciebie na festiwalu? Każdy z ponad 130 filmów fabularnych i ponad 70 krótkich to jest dla mnie osobna historia. O niektórych filmach, takich na przykład jak Between Two Fires Agnieszki Łukasiak, to słyszałem o nich prawie rok temu. Miałem okazję obejrzeć ten film na przełomie stycznia i lutego w Göteborgu. No i od tego czasu trwa walka, w której, o ile wiem, zajęliśmy ex aequo pierwsze miejsce z festiwalem w Busan. Co jest całkiem niezłym wynikiem, bo Busan to największy festiwal filmowy w Azji. Poza tym reżyserka przyjedzie do nas, a ona przez ten rok uczyniła znaczne istotne kroki do przodu w swojej karierze. Już wiemy, że następny film będzie kręciła w Hollywood. A tutaj mamy do czynienia z jej debiutem, z przejmującym filmem opowiadającym o losie uchodźców w obozie dla uchodźców, opowiedziany w taki sposób, że reżyserka sprawia wrażenie, że naprawdę dużo wie na ten temat. Jeszcze nie miałem okazji jej poznać, ale mam nadzieję, że opowie widzom Warszawskiego Festiwalu Filmowego o tym filmie. Ale takich historii jest bardzo wiele. Ponieważ te historie dają mi możliwość spotkania naprawdę fantastycznych ludzi i moja praca jest związana z oglądaniem świetnych filmów, dlatego robię to przez tyle lat, bo w zasadzie co roku robi się nowy festiwal. No, Warszawski Festiwal to jest nie tylko wydarzenie filmowe, ale też towarzyskie na pewno w Warszawie. Wszyscy przychodzą i się o tym mówią. I jedną z rzeczy, o których mówili w zeszłym roku i w tym roku, jest to, że będziesz grał na festiwalu, na koncercie razem z Rude Boys. Przedstaw. Ci mili panowie siedzący między nami to pan Marcin Szwakop i pan Marek Szwakop, czyli Rude Boys. Łączy mnie z nimi bardzo szczególna relacja. Ja kiedyś, jeszcze w zeszłym stuleciu, byłem ich najzagorzalszym fanem. Najzagorzalszą fanką natomiast była pani Ania Powierza, aktorka. No i zdarzyło się coś wspaniałego, mianowicie awansowałem z fana na członka zespołu chyba. No ba, nie tylko. Nie tylko. Każdy z nas tutaj, grając w tym trio, pełni swoją funkcję, nie tylko muzyczną, ale charyzmatyczną, ma swój wkład w obowiązkowość i kreację, w dobór repertuaru. Jesteśmy wszyscy na bardzo równych prawach, co mnie cieszy. Tak, to mówił kierownik zespołu, a ubrany w czarną marynarkę, nasz charyzmatyczny lider. Ja zaśpiewam. No to zaśpiewajmy. Lider zespołu Rude Boys, pan Marek Szwakop, wraz w towarzystwie swojego brata i moim, wykonamy pieśń, która się nazywa Lobster Squadrill. Kompozytor pan Marek Stefan Szwakop, a autorem tekstu jest Lewis Carroll, autor Alicji w Krainie Czarów, skąd właśnie pochodzi tekst tej pieśni. Don't be greedy.
lobsters and the turtles all advance. They are waiting for the ship when you come and join the dance. Will you, won't you, will you, won't you, will you join the dance? Will you, won't you, will you, won't you, won't you join the dance? You can really have the notion of delight. Try to fall before and gave a look askance. Since we bring the whining kind of love, you move the giant dance. Move the giant dance. What matters is how far, though he's a friend of mine. There is another show.